Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu w Lightroomie. Dzisiaj mam dla Was dwa zdjęcia, które zrobiłem podczas Insta Walku po naszym Instamicie z Kubełkowatym. To był pierwszy Instamit. I mam dla Was dwa zdjęcia, które przygotowałem. Są to zdjęcia zrobione tuż po zachodzie słońca, czyli tak naprawdę tuż była niebieska godzina. Dzisiaj pokażę Wam, jak je obrobić. W tym tutorialu dzisiaj nie będziemy mocno grzebać z kolorami, wręcz przeciwnie, nawet ich specjalnie nie ruszymy, nie będę zmieniał w porównaniu do poprzedniego. Dobra, przejdźmy do samego zdjęcia. Tutaj myślę, że zdecydowanie podciągnę sobie temperaturę barwową tego zdjęcia, ocieplimy je troszkę, wprowadzimy pewien klimacik. Myślę, że tak delikatnie wystarczy. Ten balans bieli jeszcze chciałbym troszkę, żeby on fiolet wpadał, więc tintę przesuniemy w prawą stronę, czyli dodamy fioletu. Tak jest zdecydowanie lepiej, już tutaj troszkę nam się niebo fajnie pokazało. Chciałbym, żeby to zdjęcie w końcu ono było zrobione po zachodzie słońca, już było troszkę ciemniej. Ja, ponieważ użyłem dłuższego czasu naświetlania, to zdjęcie wyszło dość jasne. Ja bym chciał oddać klimat, który tam panował, czyli zdecydowanie musimy z ekspozycją zjechać w dół i to dość konkretnie. Myślę, że tak już będzie zdecydowanie lepiej. Dodamy troszkę kontrastu, nie za dużo, bo to zdjęcie już dość skontrastowe, tak mi się wydaje. Tak powinno wystarczyć. Highlightsy. Ja bym bardzo chciał tutaj to niebo wyciągnąć. Ono było bardzo ciekawe, miało delikatne zabarwy. Tutaj jest przepalone, więc za bardzo tego nie widać. Spróbujmy uratować, co się da. Zobaczcie, że fajnie już wyciągają się te wszystkie kształty na niebie i tutaj jeszcze resztki promieni słonecznych, które barwią nam niebo. Będę chciał rozjaśnić cienie, żeby tutaj więcej tych detali troszkę wyciągnąć. Myślę, że tyle powinno zdecydowanie wystarczyć. Teraz, ponieważ wyciągnąłem te cienie, to zdjęcie jest takie troszkę tutaj w cieniach właśnie jest wyprane, ta czerń jest taka szara. Zjedziemy troszkę z czerniami na około minus 35. Już teraz jest zdecydowanie lepiej. Zauważcie, że mamy informacje. Mamy tutaj detale, wszystko zachowane. Widzimy, pokazało nam się z tych cieni, co tutaj jest, ale ta czerń jest o wiele bardziej kontrastowa, zanim to zrobiliśmy. I o to nam chodziło. Clarity nie ruszamy. Żeby wzmocnić troszkę kolorki, ja tutaj Vibrance podciągnę do około 40. Myślę, że to zdjęcie teraz bardzo ciekawie wygląda. I tak naprawdę, jeśli chodzi o kolory ustawienia, to tutaj już bym nic więcej nie ruszał tak ogólnie. Możemy przede wszystkim jeszcze, to co jest bardzo ważne, wyprostować to zdjęcie. Co nie do końca będzie łatwe, bo to jest bardzo dużo linii. Ale myślę, że tak wygląda zdecydowanie lepiej. I pobawimy się jeszcze troszkę z tą wodą, ponieważ chciałbym, żeby ona była taka bardziej wyrazista. Na razie sobie ustawię ekspozycję dość wysoko, żeby widzieć, gdzie tym pędzlem maluję. I zaznaczymy sobie samą wodę. No, w miarę tutaj chyba troszkę za wysoko nam na budynki to wjechało. Dobra. I na pewno zmieniamy te ustawienia pędzla, bo to tak wyglądać nie może. Wygląda bardzo sztucznie, nienaturalnie. Rozjaśnimy troszkę tą wodę, ale nie za dużo, żeby to odbicie ciekawie wyglądało. Rozjaśnię troszkę w cieniach. Że tak już jest lepiej i dodam troszkę minimalnie clarity po to, żeby to odbicie było takie bardziej zarysowane. No i mamy pierwsze zdjęcie obrobione. Tak wyglądało przed, tak wygląda po. Myślę, że zdecydowanie lepiej wygląda. Mnie osobiście bardzo się podoba. Zauważcie, że tutaj z kolorami dużo nie trzeba było robić.
Jest to bardzo delikatna obróbka, nie tak jak w poprzednich tutorialach, w których wam pokazywałem. Dobra, przejdziemy sobie teraz do drugiego zdjęcia. Ono jest bardzo podobne. Praktycznie jedno po drugim zdjęcie zostało wykonane, tylko troszkę z innej perspektywy. Tutaj zrobimy bardzo podobnie. Przede wszystkim temperatura do góry tak samo jak na poprzednim zdjęciu. I tak samo tintę podciągamy do góry w stronę fioletowego. Tak wystarczy. Ekspozycję za to tutaj troszkę rozjaśnimy w przeciwieństwie do tamtego zdjęcia. Zrobimy to troszkę inaczej. Że tak wystarczy. Tu było, to zdjęcie było później zrobione, ale tutaj mamy więcej tego nieba, gdzie jeszcze jest światło odbite. Światło od słońca zostało. Stąd ono troszkę inaczej zrobione i inne kolory są. Kontrastu troszkę dodamy. I oczywiście ściągamy niebo, żeby wyciągnąć tam wszelkie kolory i kształty chmur, które się zarysowały, żeby to fajnie wyglądało. Tutaj zdecydowanie mocno zjeżdżamy w dół. Zobaczcie, jak nam tu się fajnie pomarańcz pokazał. Kształty chmur, bardzo, bardzo mi się to podoba, że to zdjęcie nabiera takiego fajnego klimatu, wyrazu. Shadows oczywiście tutaj też rozjaśnimy, żeby więcej było tutaj widać szczegółów. Też dość mocno, nie przejmujcie się tym, że znowu to zdjęcie takie wybrane, w sumie takie HDR-owe się zrobiło. Przez to, że rozjaśniłem te shadowsy, ale już poprawiamy to, bieli nie ruszamy, już poprawiamy to czernią, żeby kontrast wrócił. Zdecydowanie, no wygląda to zdecydowanie lepiej. Clarity nie ruszamy, Vibrance znowu tutaj też dodam, tak jak w poprzednim zdjęciu, dość sporo. To zdjęcie było takie żywe. I tutaj też oczywiście prostujemy to zdjęcie. No może jeszcze troszkę prawie za mocno. Tak jest w porządku. I zrobimy podobny zabieg jak tam w poprzednim zdjęciu z wodą. Też na razie sobie ekspozycję rozjaśnię, żebym widział dokładnie, gdzie maluję pędzlem. Mógłbym go powiększyć, żeby było szybciej, ale nie chcę, bo za chwilę będę musiał zmniejszać, żeby do tych krawędzi dojechać, zrobić to delikatniej. Tutaj znowu gdzieś wyjechałem za mocno. Ok, i teraz sobie ten pędzel ustawimy, żeby delikatnie tą wodę rozjaśnić. Wyciągniemy troszkę sobie shadowsów. I clarity, żeby ta woda fajnie wyglądała. Clarity, a ruszam sharpness. No i myślę, że to zdjęcie jest gotowe. Bardzo mi się podoba ta symetria, to odbicie. Fajnie, fajnie się udało złapać moment. I tak wyglądało przed. Tak wygląda po. Musicie przyznać, że zdecydowanie lepiej to wygląda. Zdjęcie nabrało klimatu, żywego koloru. I to tyle było, jeśli chodzi o ten poradnik Lightroomowy. Myślę, że będzie się pojawiać taka seria dość regularnie, więc jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Ja będę wiedział, żeby robić takich odcinków więcej. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. I do zobaczenia w kolejnym tutorialu Lightroomowym. Trzymajcie się, hej!